Takie wiedeńskie, już sprzedane. Te wiedeńskie, proszę bardzo, jakie młodziaczki, po ile tak mniej więcej? Ile? 40 zł za dwa, a tutaj te perłowe to kosztują te masła. Po 40 zł. Proszę bardzo. Dobra. Panie Gminiuszu, tylko kasę. Panie Gminiusz, kasę cash płaci, tak. Proszę bardzo. Zakupione płacimy. Te wiedeńskie, wszystka trójka. Proszę bardzo. Także samego rana jeszcze 6 godzin nie ma, już koledzy sprzedają. Tutaj. Proszę, mam taki młodziaczki, kolega już sprzedał tutaj, proszę bardzo. I winerek, i ciemny są. To są gołębie, trzeba, nie ma tutaj ulgi. Kolegi Janusza nagrywamy takie ciemne, naprawdę lotowane, bardzo dobre gołębie. Polecam. I te ciemne po ile tutaj? 30 zł para. 30 zł parka parzysta, to są, widzę, że czarne, sparowane gołębie. Ale kolega sprzedaje, tutaj ten wyświanczyk, co on kosztuje? 15 zł. 15 zł. Kurde, mam takie wyświanczyki. Kosmato łapciate, proszę zobaczyć, jak się mi prezydent. Po ile te wyświanczyki? 50 zł. 50 zł za dwa, cena wyjściowa, takie wyświanczyki. I tu mamy tak, takie piżaczki jasne, po ile tutaj? Po dyszku. Po dyszku, zapraszamy do Radomia, naprawdę zdrowe, takie młode piżaczki. Po 10 zł. A ta poczta tutaj po ile? Też po dyszku. Wyświanczyk? Też dysz. Też dyszkę, zapraszamy do Radomia. Para parzystych bocianów. I parka parzysta bociany. Ile te bociany? Dwie dyszki. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich, hejka. Thanks for watching the video. See you soon. Many thanks. Good morning. Hello everyone at the Radom Pigeon Market in Poland. Witam wszystkich na kanale Lotowanie Andrzeja. Jestem dzisiaj na targu w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65. Ciekawy też jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Lało przed chwilą niesamowicie, pogoda była taka barowa. Przestał raptem i już nic nie będzie padać. Teraz apel do hodowców, do kolegów. Zwracajcie uwagę na radar pogodowy. Trzeba się włączać, mówię, pogoda ma 10 minut. Nie ma żadnego deszczu, to nagrywam te chwile gołębie, Paweł, tu mówię, te hamburki tutaj. Samczyki obydwa. Samczyki, takie samczyki po 4 dyszki. Ta sroczka, co to jest? Maściuk. Maściuk ten tutaj, o tutaj ten maściuk, no. Co kosztuje? 4 dychy. I te ciemne? Panie Stanisławie, te perłowe pan sprzedał, bo tam kolega pytał się o telefon, co pan miał. Perłowe sprzedałem. Sprzedane. To ta kolega, co pisał, te perłowe pan Stasio sprzedał. No. Muszę wziąć na namiar do ciebie, którego dnia. Dobra. Nagrywam kolegi Pawła. Paweł, parzyste te widymy? Tak, cała para. Cała para parzysta, do kolegi Pawła namiar jest. Po ile te widymki, Paweł? Złoty par. Co, złoty parka, parzysta, parzyste, koroniate widymki. Gołębie są lężne. Czekaj. O, teraz. Polski. Te żółte staropolskie, kolegi Pawła tutaj nagrywam, namiar do kolegi Pawła jest, parka parzysta tych żółtych staropolskich, tak? Tak. Kosztują? 150 zł. Te czarne, te tutaj, to są? To są? Niemieckie. 80 zł tu mamy. Te czerwone staropolskie. Nie kosztują? 150. Teraz te grysy? 120. 120 zł parka, tu mamy. Almond jest, no. Samiczką. I jak cenowa? 60 para. Tu mamy siony, tak? A tutaj zależy, tak 60-50 zł. 50 zł sztuka. To są jakieś parki parzyste, czy... Para sionów jest. Siony to są te płowy tutaj, para parzysta tych sionów. Tak, kosztuje? 70 zł. Tak. Tutaj ten? 60 zł ten, płowy. Płowy. A tutaj, tutaj mulemansik? 3 dyszki samiczka. 3 dyszki. Tutaj mamy bok. Ten żółty, co to jest ten bok? Czyliśkę, ten biały potrzeby, to jestem na jakim oku? Ten białym? Na czerwonym. Na czerwonym. I co ten? 4 dyszki. Samczyk. 4 dyszki. A tutaj te pocztowe? Po 3 dychy. I tutaj? Po 20 zł sztuka. Te po 20 zł sztuka. Nagrywam w tej chwili gołębie kolegi Pawła, namiar do kolegi jest. Te wiedeńskie, po ile masz tutaj te wiedeńskie? Jakie byszczaczki? 60 zł. Za parka parzyste, tych czerwonych. Parzysta czerwony. A czarny, co to kosztuje? 30. I te piżaczki tutaj, te młodzież? Po 5 zł. Po 5 zł.
Ale te perłowe młode to są po ile tutaj? 50 zł sztuka. 50 zł sztuka, takie młodziaczki, bociany? 50 zł sztuka, proszę zobaczyć jak się gołymi prezentują. Kolegi Jurka nagrywamy, tu mamy namiar kolegi. To są łapane, ten serek, co on to kosztuje? Serek? No, miedyszki. Kolegi Jurka, taki ostatni młodzież. To kolegi Jurka nam jest. Dwie dyszki, dwie pół dyszki, co nam się dwie dyszki. Chcesz podać telefon? No, mogę dać. Kolega Jurek daje namiar, telefon ja mam, ale kolega poda osobiście, no. 515, 555, 191. Tylko proszę dzwonić w odpowiednich godzinach. Tak jest. Nie dzwonić po 22, ani do 6 rano. Hej, tu mamy perłowe takie kolegi Andrzeja, proste mojego imiennika. Pójdę te perłowe. 200 sztuka. 200 zł sztuka, proszę zobaczyć jak się go im prezentują. Ale tu mam jeszcze te wiedeńskie. I te wiedeńskie po ile? 200 za? Parkę. Za parkę. Za parkę tych młodych 200 zł. Kolego podaj namiar Andrzej. 601, 169, 249. Także zapraszamy do kolegi. Lepiej. Nerki kolego, to ile takie młodziaczki? 5 dych. Czy kolega też płaci, zakupił pocztowego. To mamy takie młodzież, proszę bardzo. Większość z kolega mówi z kartami. Proszę zobaczyć jak się głębie prezentują. Jak stoją na warczość. Proszę zobaczyć. Meszek tylko widać im tutaj. Takie młodziaczki naprawdę dobrze wykarmione, odkarmione. Po ile taka młodzież? 35 zł. A nagrywam głębie kolegi Marka. Marek, po ile te jaśniaczki? 120. 120, kolega Marek mówi ceny wyjściowe, tu mamy perłowe. Po 70. Po 70 zł. Marek, namiar podasz? 509, 204, 175. Przepraszam, tu kolegi Marka jeszcze, tu mamy wiedeńskie, młodzież taka, po ile te młodzież? 250. Te za? Sztukę. Za sztukę, 250, proszę zobaczyć. Kolega ma tutaj pierwsze miejsce w Jawrze, no mi mogę powiedzieć, wiedeńskich, także też na szkołach jest tutaj. Proszę zobaczyć jak się prezentują te żółte, te dryjerki. Proszę zobaczyć, takie na, naprawdę ile 200 zł parka. 200 zł parka. Tu ręką, żeby. Ja trzymam się. No ale też tu uważam, żeby. Poczepcze. Bo nieraz się przestawią. Wróg przeszły, dobra, Marek. Wiesz co, przymknie mnie za stop. O, teraz. Dobra, nie ruszamy. Ach, kurczę. Dzień dobry, panie Marianie. Oddalić. Ja sobie później wychwycę. Dobra, nie ruszamy nic, ale poczekaj. Dobra. Tu mam takie pocztowe. Też młodzież. Ale nie ma w tej chwili właściciela. Pocztowe naprawdę, młodzież. Tu zapraszamy kolega zrobić się przecenę. Chociaż mówię, przestało padać, pogoda jest naprawdę dobra, po 10 zł. Wszyscy wspólnie razem promujemy targ gołębi w Radomiu, nasze hobby i naszą pasję. Targ w Radomiu czwartek to w zasadzie w wakacje to już nie ma po co. Natomiast jest każdą sobotę, bez względu na święto, w każdą sobotę kto przyjedzie, jest targ w sobotę w Radomiu, nawet przy czerwonej kartce, bo giełda jest otwarta, wjazd jest darmowy, można przyjechać. Taki kolega widymki fajne przywiózł tutaj, proszę bardzo Kosmo, takie łapcie. Powiedz te widymki kolego. 80 zł. 80 zł, mówimy w Radomiu o cenach wyjściowych za parkę, a budapeszki żółte? 3 dyszki. 3 dyszki, też budapeszki są naprawdę zrobiutkie, wszystko gołębie kolega ma. Raczej mówisz, że z Radomia. Powiedz te jaśniaczki tutaj. 5 dyszek. I po ile? Cena wyjściowa, można targować. Te króliki po ile tutaj? Po dwie dyszki, te małe. Zapraszamy te małuszki po dwie dyszki. Te wiedeńskie tutaj mamy, kolegi Norberta nagrywamy. Po ile, panie Norbercie? Po stówce. Po stówce za sztukę, kolega tutaj wystawia taką cenę po stówce. Proszę zobaczyć jak się gołębie prezentują. Po stówce takie wiedeńskie. Kolega Norbert zapomniał telefonu, także pisać, ale kolega czyta komentarze, on da i tak wszystko to sprzeda, bo sprzedaje wszystko, mówi na pniu. A te winierki po ile tutaj za cenę? Też po stówce za córkę, a ten masłowy perłowy? Wiedyszki. Wiedyszki, proszę bardzo. Proszę zobaczyć jak się gołębie prezentują.
posłówce kolega zapomniał numeru telefonu. Ale mówię, co przyniesie to wiedeńskie, te są od razu szybko sprzedawane. Niech są tu na białych ogonkach. Panie Norbercie, przepraszam, sorry. Nie ma. Nie ma na białego. Ogonki są takie delikatne, ale jak się gołębie prezentują, proszę zobaczyć. Tu mamy pocztowe takie młode. I pójdę te pocztowe. Ile kto da. Oglądajcie kanał Ratowania Andrzeja, zobaczcie co hodowcy proponują. Na targach w Jedynsku, Radomiu i Zwoleniu, ja tam będę. Został suba z łąkiem, bo nic nie ominęło. Mamy wróteczki takie młode i ta młodzież wywrotki po ile? Nie, kolegi. Kolega podszedł, nie wiadomo, to jest pawik. Mamy też boka. I to jest chyba ten king tutaj, ale kolega odszedł. Nie wiemy co tutaj jest, co kosztuje. Tu mamy takie pocztowe i para parzysta brudek, lężny. I takie brudki, te pocztowe po ile? A ja ci wiem, po ile. Kto da, tak? A te brudki, to brudki to już nie takie tyle da, bo widać fajne brudki. Po ile te brudki? 6 dych chociaż. 6 dych. Momencik, już sprzedane takie...